Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca. I tym razem mamy krążownik, za którego sterami siedzi Softster z klanu Widmo. Mam nadzieję, że nie przekręciłem niku. I mamy tutaj Minotaura dzisiaj w roli głównej. Jeżeli chodzi o matchmaking, to jedyny słuszny, same dyszki. Mamy tutaj aż po 4 deki, tylko 3 krążowniki, sporo pancerników, no i lotnia jest. No ale akurat dla Minotaura to nie jest zbytni problem. Także obejrzymy sobie te poczynania na mapie Łzy Pustyni. Na szczęście nie epicentrum, tylko standardowa dominacja, znaczy bitwa standardowa, dominacja to różne tryby, no ale coś normalnego w końcu. Bitwy standardowej też zbytnio nie lubię, już chyba lepsze jest epicentrum niż ta bitwa standardowa. No ewentualnie ta, która właśnie tutaj widzicie, czyli dominacja, to wydaje mi się najlepszy tryb, bo coś się tutaj dzieje, trzeba zmieniać pozycję, trzeba się ustawiać, bo bez kapów niestety jest porażka. A jak mamy bitwę standardową, no to wystarczy zakampić dubsko na swoim respie, no i bronimy strefy kluczowej naszej, także no nie jest to zbyt porywająca rozgrywka. Pytanie tylko w tamtym trybie, kto pierwszy przypuszuje? Czy my, czy przeciwnik? Troszkę sobie tu przyspieszymy, lata sobie tutaj midway, torpedowcami o dziwo na sam początek, nie wybrał się w kierunku naszych dedeków. Mamy Halanda, więc na niego musi uważać. Mamy również Grozowoja, więc też dla lot niebezpieczny cel. Ale jest Giring i Yuyang, na którym można by się trochę popastwić. W międzyczasie my się tutaj kierujemy w pobliże wysepek pod B. Tam płynie sobie nasz Haland jeszcze na C. Coś się postanowiło w dymie schować tutaj na C, także najprawdopodobniej dostanie... O, już płyną torpedki z Halanda. Jeszcze żadna salwa nie oddana, a już 150 tysięcy wytankowane. I dym jeszcze w samolotach też leci dosyć szybko. Leci w naszym kierunku midway ze swoimi szturmowcami. Trafia za 6,5 tysiąca i niszczy nam jedną... A nie, sorry. To nie fart. Zniszczy nam dwie wyrzutnie. Jedną na lewej burcie i drugą na prawej burcie. Także no, jesteśmy teraz tylko z dwoma. Tam jest chyba Harugumo, aha, smoluchy tam mogą siedzieć równie dobrze, bo tam tych pocisków leci całkiem sporo. Mamy Harugumo z Halandem w dywizjonie, tutaj widzicie, podpływają sobie trzy pancerniki, dostaliśmy spory omłot, także na samym początku bitwy nie wygląda to dobrze. Zostało tylko 19 tysięcy hapsa, no właśnie, o, trzy wyrzutnie zniszczone, to jest już naprawdę nie fart. Na tej burcie nie mamy żadnej czynnej wyrzutni, jedna została nam po drugiej stronie i to wszystko, czym dysponujemy. Ale tu chyba sobie Softster sprawia, jak to gdzie płynie. Bo wskaźnik nadal jest widoczny. Mamy Smolucha, który też stracił już połowę HP. Nie wiem, jak on się wyświecił. Płynął, czy co on zrobił? Biednie, rykoszetuje sporo. No, tam się dołączyły pancerniki i Kurfürst kończy Smoleńska. Mamy 1-0 w okrętach, we fragach, przepraszam. I tutaj czai nam się dosyć blisko Kreml i Republika, no ale my jesteśmy bez torped, więc jest to mocno ryzykowne. Tutaj widzę, Softster się nie naprawia, a RK przywróciła, znaczy, przepraszam, napraweczka trochę by tutaj podratowała stan HP okrętu. Gdzieś w pobliżu tu był jeszcze Halland, jest drugi Smoleńsk też na B, bo C jest już puste, tam był tylko jeden okręt. Gdzieś jeszcze musi być Grozowoj w takim razie, bo Zetka jest na górze, Halland na środku. Pewnie Grozowoj tam był na dole. Ale tam sobie płyną dwa pancerniki, Giring, Halland, także powinny sobie tutaj poradzić. Odwracamy się, żeby storpedować tych naszych resztek wyrzutni. Teraz naprawka puszczona dopiero. Smoleński już się dymi na środku mapy. Na razie 5000 damage'u, więc nie porywa to. Kreml dobija nam Kurfürsta i na tamtych flance zostają. A tu Republika sobie jeszcze płynie, o proszę, na full hapsie. Przysnęło się chyba koledze troszkę. No właśnie, jest Grozowoj, są pancerniki. No na razie to się za dużo nie dzieje. Idzie dym i będziemy plumkać sobie w Kremla.
No to ryzykowne było, bo jeszcze żeśmy nie zniknęli, a Kreml mógł mieć przeładowane działa. Pytanie, czy będzie strzelał jeszcze tu na ślepo? Chyba spróbuję. Nie, już teraz nic nam nie zrobi, bo wie, że schowały się za wyspę. Tu mógłby jeszcze przerzucić, ale jednak nie zaryzykował. No i szybciutko klepiemy damage na pokazującym burtę Kremlu. Mamy pierwszego fraga, taki dobity trochę. 16 tysięcy i pierwszy zamordowany okręt. Zatopiony. Co tu teraz się będzie działo? Mamy Smoleńska wyspotowanego przez nasze samoloty. No i tutaj solidny omłot gościu zbiera. Od stadelki łapie bardzo ładnie. Wszystko penetruje. Widzicie, że penetracje wchodzą jedna za drugą, ani rykoszetów. No, szybko rozmontowany był. 24 penetracje, dwie stadelki i mamy drugiego fraga na szybciutko. 44 tysiące już się zrobiło. Republika jest blisko. 12 sekund do końca dymu. Próba przestrzału. Puszczone torpedy. Republika chyba ma na nie chęć. Ma chęć na rybkę. No, 7 km blisko. Ale na szczęście udało się zniknąć i schować się za wyspę, także Republika nic nam nie zrobi. Odkręca się niestety, także dużo tych torped nie dostanie. Świeci nas Grozowoj, który był sobie... czy jest teraz już na C? Dostanie cokolwiek? Nie, wszystkie wyminął. A nie, dostał dwie, no proszę. Z zalaniem jeszcze. Już się zrobiło 80 tysięcy. Republika dokańcza. 6 do 5 we fragach dla nas. Mamy przewagę. Nie mamy przewagi. Tracimy 20 punktów do czerwonych, a oni nam jeszcze zajmują C w tym momencie. Znaczy na tej flance wyczyścili się wszyscy, już Grozowoj nas tutaj świeci. Fajnie było mieć teraz radar, no ale niestety. Albo jedno, albo drugie. Zobaczymy, co on tu wykombinuje. Lotnia jednak zrezygnowała z pomocy tutaj na C i poleciała sobie storpedować Thunderera. Też kierujemy działa w jego stronę. 6 do 6 we fragach. Na szczęście udało się wymanewrować bez większych problemów. No i gdzieś tu jest ten Grozowoj. Thunderburtów, więc pompujemy sobie damage. No przeciwnik przejął w tym momencie wszystkie kapy. My co prawda blokujemy środkowy, ale tutaj nadal jest ten Grozowoj gdzieś blisko. Widzę, że tutaj Sofser podpływa na środek kapa, żeby mieć jak największy podgląd na to. O, wypłynął. I się zadymił, ale nie wiem, co to się stało, że się pokazał. Musiał za blisko podpłynąć. Hydroza gotowe już. Odpalone i mamy Grozowoja na widelcu. Powinien go szybko teraz osklepać. No, Grozowoj pięknie tutaj paraduje burtą do nas. Żadnych manewrów, żadnego odwrotu. Może by pomyślał trochę, żeby wypłynąć z zasięgu hydro, ale po co? Trzeba walczyć, nie ma odwrotu. Jak w ruskiej armii. No inaczej się skończyć nie mogło. Brawo dla tego pana. Przyjmujemy sobie teraz C i powinniśmy sobie pewnie walczyć o B, także przyspieszę nieco. 129 tysięcy i mamy 3 fragi. 8 do 8, zostało po 4. Zetka się tam bardzo mocno kończy. Harugumo jeszcze zamordowało Grozowoja. Bierzemy teraz na cel Harugumo. Gdzieś tam jest jeszcze bardzo mocno bita Zetka i Haland. O, jest Haland. Przydałby się spot w tym momencie, ale niestety... Żadne nasze samoloty się tutaj nie kręcą. No został Minotaur i Hakuryu w tej nierównej walce teraz. Przeciwnik jeszcze ma lotnię i dwa dedeki. Nie ma lotni, przepraszam, zatopiona lotnia została. Nadlatywały samoloty, pewnie jakieś ostatnie poderwane eskadry. No i w tym momencie tutaj pada ostatnia, czwarta wyrzutnia torped na Minotaurze. Także straszliwie niefartowne, jeżeli chodzi tutaj o ten ostrzał. Świeci nas samolot, nie ma za bardzo możliwości ucieczki. O, jest Haland. Lotnia wyświeciła, ale zapewne długo ten spot nie potrwa, bo Haland pelotkę ma dosyć mocną, więc zaraz samoloty pewnie zlecą.
niestety zabraknie tutaj tego strzału troszeczkę. Poszła naprawka. 134 tysiące, 3 fragi. I wszystkie 3 dedeki kręcą się gdzieś w okolicy KPB, także jeżeli byśmy kogoś tu złapali, to byłoby fajnie. Teraz byłoby mieć super radar, ale byłaby bajka. Można by wjeżdżać jak do siebie na KPA, a tak niestety mamy dym. Ale mamy jeszcze hydro, które troszeczkę zawsze nam może tam pomóc. Jest, wykrył się. Samoloty go wykryły. No, szybko spompowany. Halant, o jest jeszcze Zetka, jeszcze lepiej. Kontynuujemy pompowanko, mamy 4 fragi, zaraz będziemy mieli 5. Jest 5, Kraken się uwalnia w tym momencie, no i zostaje gdzieś tam jeszcze Harugumo, które ma 4 fragi, także o, no tutaj gdyby ruszył szybciej, to byłby problem. Jest blisko. Hydro powinien odpalić. Nie na tyle blisko, żeby go to hydro złapało. Jest. No i o, to już formalność. 6 km jeszcze Harugumo odpaliło artylerię, to już raczej długo nie pociągnie. Prawda, płynie takim niekorzystnym dosyć kursem to Harugumo, ale powinniśmy go spokojnie rozklepać. Także to jest ostatni okręt przeciwnika. 7000 HP na nim zostało. To tylko formalności, bo Harugumo też się ostrzeliwuje. O dziwo, Harugumo tu nie próbuje zniknąć, bo w takim dystansie już by było bezpieczne. Mają przewagę punktową, ale Harugumo widać jest na tyle głupie, że dalej walczy z Minotaurem. Mamy wsparcie i 1200 hapsa zostało na Harugumo. Ono też cały czas strzela. No i mamy kolejnego fraga. Wynik przedstawia się następująco. 148 niemalże tysięcy. 6 fragów. Krakenik. Duży kaliber, przepraszam, wsparcie i dreadnought. Także ładnie tutaj podciągnięty koniec bitwy. Rozważnie, ostrożnie zagrane, także brawa. No i eks bazowy bardzo ładny, także bitwa uratowana. Zapraszam Was do głosowania, komentowania, a z mojej strony to na dziś wszystko. Także do usłyszenia i na razie.